Cześć, tu Artur z FoxSklep.pl Zawsze widzicie mnie na YouTubie, kiedy Fox wypuszcza jakiś nowy produkt i warto go pokazać. Długo wyczekiwany, nowy kask Fox V3 RS jest królem dzisiejszego odcinka. Jest piękny, jest karbonowy, jest drogi, ale jest top. Zapraszam do oglądania. Bo w zasadzie kozacki jest sam zakup V3. Dostajecie dosyć słabej jakości pudełko, w którym jest piękna torba. Już nie chcę się dzisiaj tutaj wyciągać, ale najważniejsze jest to, co jest w torbie. Fox zadbał o kilka rzeczy, które w kaskach premium powinny być standardem. A jako pierwszy, tak naprawdę, wprowadza w tym momencie system wymiennych gąbek policzkowych. Fox V3RS występuje w sześciu rozmiarach. Z tym, że 5 wielkości skorup odpowiada za idealne dopasowanie do waszej głowy. Ale, co najważniejsze, możecie sobie również wyregulować to i dopasować go do swojej twarzy za pomocą właśnie wymiennych gąbek. To jest znane już z kasków rowerowych, nie wymaga jakiejś dużej filozofii, a w zasadzie w kaskach motocyklowych przyzwyczailiśmy się do tego, że dostajemy Jedne gąbki, no i tyle, i one się po prostu muszą wygnieść. A tutaj dostajemy w zestawie trzy grubości gąbek. Jest to bardzo fajny feature, który uważam za ukłon w stronę użytkowników najbardziej wymagających. No dobra, dajmy już spokój tym gąbkom. Co dalej? Jak już mamy idealnie dopasowany kask, no to pomyślmy od góry. Od góry tak naprawdę mamy coś, co wróciło do kasków Foxa, czyli regulowany wizjer. Kask od, Fox odszedł od wizjerów magnetycznych i wizjery magnetyczne zamienił na wizjery z możliwością regulacji, ale z systemem wyłamujących się śrub mocujących. Czyli w przypadku mocnej kraksy, no, jesteśmy w stanie. Uratować po pierwsze daszek. Druga sprawa nie zostanie nam tam element mocujący daszka, którego nie da się ani wykręcić i zepsuł nam już wewnętrzne mocowanie. Te śruby po prostu się wyłamują w taki sposób, że możemy je łatwo wymienić i dostajemy je w zestawie do kasku. To jest bardzo istotne. Sam wizjer ruchomy w trzech pozycjach. I dosyć topornie to chodzi. Więc naprawdę muszę. Użyć dużo siły, żeby ten daszek przeregulować, uważam, że jest to fajne. Dlatego, że on się sam nam nie przestawił od jakiejś gałęzi czy gdzieś tam w torbie. A później się okazuje, że jeździmy z daszkiem w dole, bo nie zwróciliśmy uwagi. Więc jest to ruchome, co jest dobre, dlatego, że możemy to dostosować do warunków pogodowych. No i w daszku mamy najwięcej featureów, które dostajemy w pudle. W pudle dostajemy dodatkowy daszek, który możemy założyć zamiast tego podstawowego, i jest to daszek na błoto, dedykowany zawodnikom, którzy ścigają się w trudnych warunkach i potrzebują daszek mieć długi. Jak widać, on nam tu pasuje, zastępuje nam ten daszek oryginalny. Jest mniej perforacji, w związku z tym. Mniej błota dostaje nam się tutaj w obszar gogli i przede wszystkim w sam kask. Jeżeli świeci nam słońce, to możemy sobie ten daszek oryginalny wydłużyć. Dlatego, że Fox daje nam taką dokładkę przeciwsłoneczną, którą w zasadzie na klik robię to trzeci raz w życiu. Już. Na klik możemy wydłużyć nasz daszek, dzięki temu w przypadku zachodzącego słońca możemy sobie zapewnić ciekawszą ochronę oczu i tego, że, że, że przebijają nam się jakieś refleksy, które utrudniają nam jazdę. Fox dorzuca również oryginalny drugi daszek, no bo daszek najczęściej jest, jest elementem, który w kaskach łamie się najczęściej. No, i później je bardzo ciężko dostać, dlatego tutaj dostajemy drugi daszek w malowaniu kasku. Z nowości, na pewno ciekawym rozwiązaniem jest wymienny ochraniacz naszej szczęki. W tym ochraniaczu dostajemy kompatybilny z systemem nawadniania. Element, który pasuje do naszej szczęki, możemy wyciągnąć ten element, który, który nie jest kompatybilny z systemem nawodnianym, nie trzeba go rozwiercać i tutaj wsadzamy rurkę i mamy temat załatwiony. Bardzo fajna rzecz, myślę, że przede wszystkim docenią to zawodnicy cross country i enduro, którzy wrzucą sobie tutaj po prostu kamelbaka. Wracając do tego cacuszka, mamy tutaj zupełnie nowy system oznaczony żółtą kropką. Jest to oczywiście system MIPS. Z tym, że Fox V3 RS jako jedyny w gamie kasków Foxa na chwilę obecną ma system Fox Integra Split, czyli dwie struktury, dwie wypełnienia, dwie warstwy EPS, które nie są ze sobą połączone, ruszają się w taki sposób, aby absorbować siły rotacyjne, które w większości przypadków są odpowiedzialne za mocniejsze kontuzje, więc no system bezpieczeństwa jest tutaj w tym momencie topowy. Powstał on do kasku rowerowego Fox ProFrame RS. W zeszłym roku już został ten kask zaprezentowany, no i został zaimplementowany do V3 rs -a. Musicie przyznać, że kask z tymi goglami wygląda obłędnie. Design jest bardzo ciekawy, dlatego że RS-y występują w takiej kolorystyce, która mocno pokazuje ten karbon. Jest to fajne, z bliska wygląda bajecznie, nie wiem jak wygląda pod słońcem, zobaczymy, ale na pewno to jest coś, co się wyróżnia i ten karbon widać. No ale po co jest karbon? Karbon no przede wszystkim jako materiał bardzo wytrzymały przy oczywiście zachowaniu swojej lekkości, powoduje, że ten kask naprawdę bardzo dobrze chroni, przy czym jest lekki, spełniając najwyższe normy i wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Jego przyjaciele z branży mocno przytyli. Aviator, aviator trujeczka, e, czy kaski e, alpinstarsa, no cały czas tyją w związku z wymaganiami. Mm, Dotyczącymi bezpieczeństwa To jest kask, który W rozmiarze XS Waży 1180 gram Jest to dobry wynik Ja osobiście Nie mam problemu z tym Jeżeli kask jest delikatnie cięższy Także jeżeli Nie robi Wam to różnicy I nie jesteście w jakiś sposób Napaleni na to Żeby był to karbon No to możecie pomyśleć O v podstawowej niekarbonowej. Jeżeli chodzi o różnicę w karbonowej fałtrujce w stosunku do trójki podstawowej, no to jest to również system wentylacji, który pokazują tutaj takie perforacje, wycięte w skorupie kasku. Kask jest drogi, bo kosztuje 3099 zł. No, ale jest wart swojej ceny. Uważam, że bardzo racingowy kształt tego kasku oraz akcesoria, które dostajecie, powoduje, że dla zawodników jest to naprawdę bardzo dobra propozycja. Jeżeli chodzi o to, co jest ciekawe, no to ten kask jeszcze dostaje taki feature w postaci integracji z systemem intercom Więc tutaj możemy sobie załadować interkoma bardzo fajny gadżet dla osób jeżdżących w grupie lub jeżdżących Enduro. Być może zawodników, którzy komunikują się z jakimś sztabem treningowym albo osób które po prostu na treningach słuchają swoich trenerów przez interkomy W komentarzach dajcie znać, czy uważacie, że nowa Fautrójka jest warta swojej ceny i czy naprawdę jest w tym momencie najwyższą półką, jeżeli chodzi o kaski. Mi osobiście Fautrójka bardzo się podoba. Nie wiem, czy skusiłbym się na karbonową, ponieważ malowania fałtrujki niekarbonowe są dla mnie ciekawsze. I różnica w wadze tych kasków jest naprawdę niewielka. Dlatego w przyszłym teście powiemy coś więcej i pokażemy Wam zwykłą fałtrujeczkę bez karbonu. Tymczasem zapraszam do subskrypcji naszego kanału, na którym będziemy prezentować same nowości od Foxa. Cześć.